Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Zanim pójdziemy do głównego celu fabularnego, to zajmiemy się jeszcze tym jednym składem narkotyków, bo to akurat zniszczyć mogę. No plus mamy to bardzo, ale to bardzo po drodze, więc aż szkoda nie skorzystać z okazji. A propos okazji, mamy tutaj pakiet. Okej, tutaj jedno. Rozumiem, będą trzy kolejne, tak? Ja. Dobra, no to trafimy sobie zdalnym batarangiem te na górze. Ten na górze przycisk. Ten guzik, przycisk tam jest innego. Pyk. No mógłbym też już po prostu multirangu i mam wszystkie trzy naraz, ale... Chyba lepiej jest po prostu, już zamiast, wiecie, zdawać się na tego auto-aima, to już po prostu samemu tego użyć. Znaczy użyć tego szybkiego strzału. Zrobiłem sobie kolejne wyzwania poza nagraniem i wbiłem sobie kolejny level. Mam 2 punkty umiejętności do wydania. A nie mam na co ich wydać. To aż boli. Naprawdę. Tu, 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 tu. No ej, bez jaj, ludzie! Tu! Typa masz z bronią, w niego masz walkę. Nie but! Nie? No, go, go, go. Dobra. To jest chyba... Jeszcze... To jest chyba trzy zostały, tak mi się... Zostaną, tak mi się wydaje. Ja. No to jest już w połowie. No. Halo, czemu nie chciał mi złapać niczego? Zresztą punkty wyda są w takich durnych miejscach porozstawiane niektóre. No. Na bok. Tu. W górę, bo chcę iść na sam szczyt tego mostu. Jeszcze wyżej. Dobra, to już będzie chyba ok. Mi się wydaje. Mhm. No dobra, teraz tylko... I just need to track the signal to his location. No i teraz tylko podążaj tak jak w Arkham City szukaliśmy sobie tego Freeza po temperaturze, no tak tutaj szukamy. Tak tutaj szukamy sobie elektrocutionera po sygnale jego rękawic. Fajne wykorzystanie, nie powiem, taki trochę powrót do tego co było, nie, ale... Kurde, wiem co to jest. Tylko nie, to se może poczekać. Natomiast to co aktualnie muszę zrobić, no to niestety, ale zaczekać nie można. To jest tylko poboczna, który daje, nie powiem, daje mi dość bardzo użyteczny upgrade, ale no, wolę go sobie odpuścić na teraz, zostawić go i zrobić go później. There's the signal. Looks like the electrocutioner is inside the Gotham Royal Hotel. A, co się stało właśnie? Że tak nagle spadłem. A, przed chwilą był tu gość, nagle go nie ma. XD. O, ciekawe. Właśnie mnie snajper pierdolnął. Zwierzy. Intrygujące. Wow, może bym się skasował teraz. I to kurwa dosłownie. Ding dong,
the bat is dead. Which old bat? The damn old bat. Ding dong, the damn old bat is dead. The Joker's booked out the Royal, but why are SWAT providing security? I need to find out what's going on here. Again. Już teraz tak trochę moja wina, bo się dałem. Się prąbałem od razu w walkę bez sensu. A, gdzie kontra? Jeszcze nie weszło, spoko, ale gdzie druga opcja? Dobra, gleba. Kono. Dobra, koniec. Czekaj, czy tutaj nie było gdzieś pakietu? Nie, pakiet był w środku. Dobra. Zaraz mi dawa, nieważne. To się podlicza samo, nie muszę czekać, aż to się podteguje. Dobra. Tu jest para, to jest kolejne miejsce, do którego będę się dopiero wrócić. Ale patrzcie, jaki to jest problem, że tu jest para? No super, ja tam nie wejdę, no ale przecież puzzle to na spokojnie. Powinien to złapać, nie? Nie, nie złapię. Czemu? Bo tak mówię. He's in here, and SWAT are doing his dirty work, keeping Gordon and the media away from whatever's going on inside. Doesn't Brandon realize it's not Black Mask he's working with? I guess he'll find out when I bring in the Joker. No niestety, ale tak to jest, kiedy dowódcą SWOT-u jest zjeb, który myśli tylko o pieniądzach. Dobra. Klik 15. Jak będę na mapie w ogóle? Jest spoko. Okej, są wszystkie oznaczone. Ale jak mówię, i tak będę się... Okej. Siema. Fuck me! Po co tą kontrę drugi raz wciskałem? Najgorszy jest teraz level wyzwania tego ostatniego z drzewka właśnie Mrocznego Rycerza, który muszę wykonać. Bo dopóki nie przejdę właśnie dalej w fabule, to tego po prostu nie zrobię. Bo muszę użyć praktycznie wszystkiego, co jest w grze w jednej kombinacji. W sensie wszystkich gadżetów i wszystkich ruchów Batmana. To wymaga ode mnie przejścia gry prawie na 100%, żeby zaliczyć to wyzwanie. I niestety jest możliwe tylko i wyłącznie podczas walk takich fabularnych. Więc trzeba się naprawdę postarać, żeby to wyzwanie zgarnąć. A dlaczego podczas fabularnych? Bo tylko podczas walk fabularnych mamy na tyle dużo przeciwników, żeby dało się ich ogarnąć w taki sposób. The Joker's ambulance. He must be in the building. Okej.
Powiem, to jest naprawdę bardzo sprytnie ukryty loading, nie? Jeśli chodzi o tę windę, bo my faktycznie po prostu jedziemy windą z parkingu gdzieś tam na górę, nie? Ale samo to, że my jedziemy windą, nie mamy loading. Not yet. Why? Well, it looks like there's a security room in the hotel lobby. You could use the cameras to find him. Okay, I'll try that. No i pięknie. Tu już widać pakieto. Ja nie muszę niszczyć tego, wystarczy to też upazurom zgarnąć, ale mogę zniszczyć tak od niechcenia te baloniki. There are enough explosives here to take down this building. Wonder what other surprises I'll find. No, to jest naprawdę ciekawe. Dobra, kolejne pomieszczenie łowcy. No, to następne. Chodź kolego, chodź. Chodź, chodź. Siema. No i ładnie. Tylko szkoda, że za trzecim podejściem dopiero. To enter the security room and look for the Joker. Okej, okay, zobaczmy, gdzie Joker się tu schował. Friends, assassins. Welcome to our first quarterly performance review. As you can see here, Batman deaths are coming in far below projections. We are really gonna have to turn this around. Ma tam jakiś modulator głosu, czy on sam tak daje? We, I mean you. Got that, Mr. Fusioner? Just who the hell are you? I'm the guy with the money. And the gun. So, when I hire you to kill the Batman, you... Shut the hell up and kill the Batman! So do you have anything else to contribute?
I didn't think so. Lepiej było go nie wkurwiać, no. This fruitcake is fantastic. Anyone want a piece? All right, meetings adjourned. Get out there and kill the bat. Move it along, big boy. No, he's coming for you now. And when he gets here, I'm going to kill him. So you wait. Well, this should be interesting. Whee! That lift should get me up to the ceiling so I can get out of here. Maybe electrocutioner's shock gloves could restore power to this platform. No i pech, dziękuję. Rękawice elektryczne. Czyli dość naprawdę niezła pomoc w walce. Ponieważ to nie jest tylko gadżet, który używamy jako zagadki. Nie, nie. My możemy normalnie używać tych rękawic tak jak Electrocutioner, z tą różnicą, że Batman, wiadomo, używa po prostu mniejszego natężenia prądu, żeby po prostu ludzi ogłuszać, a nie żeby jeden cios tego ich zabił. Dobra, teraz zakończę, tylko jeszcze wydam punkty. Czyli po pierwsze, rękawice elektryczne to ładowana kinetycznie broń ogłuszająca opracowana na podstawie rękawic Electrocutionera. Po pierwsze, podwójna kombinacja specjalna. Po drugie, wydajność akumulatorów. I najpierw będę szedł tylko i wyłącznie w rękawice, a jak uda się, jak później odblokuję ten drugi gadżet, czyli tę taką bombę klejową, jak to właśnie określił Alfred, zdaje się grant klejowy. Nie będę udał, że nie. Tak, to jest granat klejowy. No to wtedy będę pakował sobie w tamten gadżecie. Yes, he's in the penthouse. I see you profited from my advice. Yet again? Not yet. Getting to him won't be easy. The elevators are down and the Joker's men are everywhere. Well, I've no doubt you'll figure a way up there. Wiadomo. When do we get to off the hotel gate? We gotta keep the guests locked up. Yeah? Why is that? Joker's got all hands redecorating this fine establishment. O, widzicie? Jak się ładują rękawice na górze, obok właśnie krytyka. Każdy cios ładuje je coraz bardziej, a jak widać, rozwałka ładuje je najszybciej. No to pyk! Hej! O! Rękice. You know you are a little late for supper. Lucky for you, your dear friend Bane just made you stop. Apparently he prefers his dishes cold. Rękawice przydają się na właśnie na przykład tych mistrzów sztuk walki. Albo na gości w pancerzach. Bo jeśli używając rękawic zaatakujemy gościa w pancerzu, no to wtedy nie musimy go ogłuszać. Bo samo to trzepnięcie prądem ogłuszy go na tyle, żebyśmy mogli kontynuować rozwałkę. Różnica jest tylko taka, że rozwałka w rękawicach mocno zużywa ich baterii. Co się niestety wiąże z faktem, że
Coś mogą zahaczyć przed chwilą w ogóle. Że właśnie rozwałka może jej będzie trwała szybciej, krócej i tak dalej, ale niestety będzie też zżerała więcej prądu z rękawic. Widział mnie? Serio? Szkoda, chciałem zrobić ten, wiecie, wbitkę z akceleratora. To jest mega fajne, to fakt, że Batman ma nawet inne animacje ataków, kiedy na przykład dobija typa na glebie. No patrzcie. Jest takie lekkie porażenie, a potem tego dokończenie dzieła, nie? Please, don't hurt me. I won't. I'm here to help. Okay, please. Please, they've got my friends. Holding them hostage in the overview bar. Where is that? The suspended bar, between the towers. Oj tak. Kojarzę dobrze ten bar. I pamiętam, jak bardzo mnie irytowało późniejsze pomieszczenie łowcy. Jak mówiłem, ja już grę przeszedłem wielokrotnie. Nie będę udawał, że czegoś o niej nie wiem. That's two hotel employees rescued for you and... Oh my, I'm still way ahead in the employees killed column. I know it's tempting with all these goodies lying around, but do go help me. They're not for you! There, there, don't feel left out. I've got a special gift just for you right up here. And it's wrapped in about 400 pounds of muscle. Czytaj, po prostu jest to Bane, co nie? Oh crap! Jezu, nie. Someone's about to get shot! Jeden z tego, że się wykrztusi, to o kurwa. Looks like the one getting shot is you! Oh, a sucker born every minute. Well, this is unfortunate. For you, I mean. For me. This whole entertainment. I can't get you. You can't. No, ty kurwo jebana. Co? Chciałoby się! The fuck? Co tu się stało właśnie? Zabawne, jestem w stanie naprawdę w to uwierzyć. Znając Jokera i jego dość sadystyczny charakter. I need to get to the top of this ventilation shaft. 62 Brandon, has Black Mask responded yet? Negative. No word from him since he entered the building. Son of a bitch, Zionist thinks he can ignore us. What about Gordon? We got him investigating a B&E out of the abandoned amusement park. But where is Vicky Bales got wind of this? Damn it! I'm almost there. Skąd te debile się biorą, mi się zawsze zastanawiam.
nadzieję, że rozumiecie, że osoby tak jak Brandon nigdy w życiu nie powinny nawet dostać odznaki, a tym bardziej broni do ręki. Wróć, odwrotnie, broni, a tym bardziej odznaki. To jest faza, który myśli tylko i wyłącznie o sobie. I o tym, jak zarobić, kosztem innych. How about you come down here and keep watching? I'll cover you. No, lubię te rozmowy, ale żeby nie przedłużać, nie? Bo kurde. Nie wiem, fajne są te rozmowy, fajnie się ich słucha, ale czasami mam wrażenie, że to jest tylko takie, wiecie. Z mojej strony przedłużanie na siłę gameplayu, nie? Dobra, tutaj był pakiet, pamiętam. Tylko kawałek w tę stronę. O, właśnie. No właśnie, czekaj, że to się wespnę w ogóle. No wespnę, spokojnie. Dobra. No, nie, zejdź tam na dół i idź w drugą stronę. Dobra. No i cyk. Okej. No i idziemy dalej. To jest jeden z tych pakietów, które warto zebrać od razu, nie? Żeby jak żeby po jak najmniejszą ich ilość się później wrócić. Właśnie a propos, jakiś pakiet na tym. Łącznie 4. Okej. Dobra, za chwilę będzie 1. Incredible. Well, they really outdid themselves with this penthouse suite. The bathroom has 3 kinds of soap. I mean, who has time for all that cleaning? I usually just hop into a vat of acid and call it a day. Ja pierdolę. No Joker, no Joker, no. Kurwa, co mam wam powiedzieć? What is this? Like what I've done with the place? Oh, I know, it's a bit much. What can I say? I can be a tad, compulsive from time to time. Nawet nie wiem, jak to skomentować, nie? Brak mi słów normalnie. When we bring in the hotel guest soon, I hope. Things just about done. I'll scramble you back. Beat you like my. Jeszcze nie trzeba tłumaczyć, co muszę tu zrobić, co nie? Zostaniesz tam sobie, kolego. Dobra. A, i dobra, pamiętam, tu był ten jeden pakiet. O, właśnie w tym miejscu. Znaczy, wróć, jest w tym miejscu pakiet, ale tam jest do skakowania. I do tego przydaje się właśnie wzmocnienie sygnału. Znaczy, wróć sygnału, zasięgu. No, tutaj coś. O właśnie, niespodzianka, to już prędzej. Dziękować.
No i szukamy dalej. Nice try! No way out of there! Guess you'll just have to wait right where you are until I start sending the hotel guests through. That'll be a scream. You've got all these fancy little aren't you resourceful? Now play fair. Don't make me take your little belt away. Gdzie to, który to był? Chyba w tym był. To był ten kinoż, w którym był schowany pakiet, tak mi się wydaje. Chyba, że to był jeszcze jakiś inny. Okej, dobra, to był tamten, ale to za chwilkę. Dobra, teraz... Not again, please! Now this is what I like to call Joker Says. And right now, Joker Says, you're gonna make this poor man scream his head off. If I try to pull him out, he'll be electrocuted. I'm going to have to play along. When you were a kid, did you ever try burping the national anthem? I was never any good at it. But this gentleman claims he was. Just for fun, let's see how well he does while we electrocute him. I think I smelled bad brains burning. Now this was my personal favorite. Reminds me of my childhood. The taste of the kettle corn, the clickety-clack of the rides, oh, the stench of the dead vagrants they found under the boardwalk. Oh, the good old days. Kurde, zwróćcie mu... Z kamera mi zniknęła. Czekaj. Ten? Aj! A myślisz, że robię to umyślnie, człowieku? Ten. Nie! Trzeci, czwarty. No, dajesz. Pierwszy, trzeci, czwarty, drugi. Czwarty, trzeci, pierwszy, drugi. Dobra. Ale nie chcę, czy chcę wiedzieć, jak natężenie mam urażone. Tam nie sięgnę jeszcze. Jeszcze podkreślam, a to za chwilę się zmieni. Dobra, tu jest pakiecik jeden do zgarnięcia. Okej, jeden tam i jeszcze ten jeden właśnie tam na górze, ale to za moment. Okay, chyba coś się zjebało, mam wrażenie. XD? Double XD? Tak, pewnie, ostać mi jeszcze może w 50 dookoła. I atakujcie jednocześnie. What the fuck? Dlaczego ja tak skoczyłem? Nie, ej, no rozjebie mnie zaraz. Ej, tyle damage'a na żadnej walce nigdy nie dostałem. To jest chyba żart teraz. Za mało? Feels like you should be done, doesn't it? You run roughshod through my Christmas attraction, and now you can't even fight
Gotham for a few days, and I've already accomplished so much more than you in the 2 years that you've been doing the whole costume thing. Ruben's Bionis gone. Lo, woo, that guy was corrupt to the core, got rid of him. And Warden at Blackgate? Pretty sure he'll be facing charges after what I made him do tonight. It's amazing what you can get done when you don't concern yourself with right and wrong. When you just do things for a laugh. That's your problem, Batman. And it's hurting your efficacy. You're far too serious. So, you made it to the end of my little carnival ride. Unfortunately, you're supposed to be dead by now. Will you excuse me while I just go shoot the architect? Come here, you little boss. Please, don't. Dobra. Zoom. No już teraz tylko do końca. Dwudzieste piąte piętro. Serio, jak gościowi chciałem chyba przyduszać, to złapał. I'm here to help. There are more of them. They have my co-workers. They're forcing them. Don't worry. I'll get to them before anything happens. Okay. Hurry! Czemu on ciągle miał łapy w górze? Jakiś błąd się wkradł teraz. Come on! To się nie powinno wydarzyć w ogóle. Okej, okay, zwiększony ładunek. Szybciej się ładują. Spoko. O 30% szybciej. Nice. The bat ain't showing up. You all right if we ice these guys? Yeah, what the hell? Let's do this. He says we can kill him. Guys, look, I'm on TV. Hi, Ma. Hey, Nikki. Come here, baby. Get a shot of this. A właśnie, coś mi tak nie pasowało, nie? Że to mi być takie, tak kurde był, tylko wcześniej. W banku też kurde taki jeden jest, tylko go właśnie ominąłem. Ale to nic straconego. Seriously? Jakim synom był pierwszy? Rękawice odpalamy i mucimy. No i proszę. Momentalnie zdjęty. W ogóle nie wiem, czy każdy cios z rękawicami nie liczy jako podwójne trafienie. Tak, ale to już zrobimy dopiero w kolejnym materiale. Jak widzicie, już mamy kolejny zapis. Więc zajmiemy się tym dopiero później, bo szykuje się nam po pierwsze kolejne pomieszczenie łowcy, a po drugie, jak się zresztą można domyślić, walka z samym Bane'em. A to akurat będzie coś, co warto pokazać. Ja sobie tego wsadzę tutaj jeszcze to. Dopnę w popfilm przez przypadek, więc przepraszam. Ale cóż, to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Cześć!